Im bliżej weekendu, tym będzie pogodniej i cieplej. Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro w całej Polsce będzie się chmurzyć i wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a w górach i na przedgórzu sypnie śnieg. Opady nie będą obfite, ale utrzymają się przez cały dzień, a chmury całkowicie przysłonią słońce i nigdzie go jutro nie zobaczymy. Nasze termometry pokażą 3-4 stopnie w pasie wschodnim i środkowym, a od 6 do 7 będzie na zachodzie kraju. Sprawdźmy, jak będzie u nas. Noc na Dolnym Śląsku pochmurna ze słabymi opadami deszczu i mrzawki, a na południu regiony opady śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia w Kłodzku do 2 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutrzejszy poranek znowu pochmurny i mokry. Przez niskie chmury nawet na chwilę nie przebije się słońce. I taki zapowiada się cały dzień, bo po południu dotrze do nas kolejny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu, a w Sudetach śniegu. Nasze termometry pokażą od 3 stopni w Kłodzku do 6 w Legnicy. Jednak zimny wiatr będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, chwilami porywisty, w górach dochodzący do 100 km na godzinę. Miomet nadal niekorzystny, warunki drogowe złe. Opady deszczu znacznie utrudnią nam podróżowanie. Drogi będą bardzo śliskie. Teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.